A taki telewizor został znaleziony na oko. Łóżko ma całe. Pokażę naszym widzom. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Pochwal się, co masz. W dniu dzisiejszym kontynuujemy poszukiwania w okolicach starej karczmy. Ewelinka walczy tam dalej, a ja znalazłem kapsel. Jest karczma, to też jest kapselek przedwojenny, aluminiowy kapsel od prawdopodobnie wody mineralnej albo jakiegoś browara. Co masz? Żołnierzyka? Tak. A niech się chwali. Ty to masz szczęście do tych żołnierzyków. Niekompletny, coś ma urwane. Głowę chyba. Wiesz, ale w czy ogóle ciężko. Głowę mało ma? Nie, ciężko znaleźć całego żołnierzyka, bo te elementy takie odstające z ołowiu zawsze odpadały, nie? To jest forma takich zabawek. No ale masz. Gratuluję. Dzięki. Piękny, ładny sygnał. Do kochania. Zobaczymy, co to jest. O, i tu się już nam odsłoniła moneta. 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 W tym suchym piaseczku wyszło tak zwane, co? Złoto Weimaru. Piękna moneta, jedna z ładniejszych niemieckich monet, ale w paskudnym stanie. Poka, poka. Poka, poka. Na wierzchu była praktycznie. Ja ostatnio znalazłam. Ja się zdyszałem, jakbym nie wiadomo co kopał. Ostatnio znalazłam taką, ale była taka piękna. Piękna. Zazwyczaj one są w ładnych stanach, ta niestety no coś tam tutaj nie podpasowało. Wiesz, tu są zabudowania, to może jakaś tam kwaśna gleba. Jest, cholera wie. Co tam masz? Zaangażowanie niesamowite, tylko żebyś czasami tego drzewa nie podkopała. Pod drzewami zawsze najlepsze znaleziska. Najlepsze są znaleziska pod drzewami. Zawsze każdy spoczywał pod drzewem, wiesz, i odpoczywał. Co masz? Wow! Weź. To jest drugi mój krzyżyk. Weź. A patrz, o, to jest złoty? Nie, no cię złoty. Ale zobacz. Nie, tu jest jakaś kwaśna gleba i on ma jakieś, zobacz, wżery czy coś. To jest jakiś mosiąc czy coś, ale... Ma wzorki jakieś. Pokaż. Nawet uszko ma całe. Pokażę naszym widzom. Nie, to jest, zobacz, to jest mosiąc, ale przytarty. No jest krzyżyk, ale stan jest kiepski. Przestań tam kiepski, bardzo dobry stan. Jak się wyczyści. Nie, no już widzę, wiesz, no ale sam fakt, no krzyżyki to wiesz, i to... I ma coś chyba napisane tutaj, albo mi się wydaje. No jakieś inskrypcje mogą być. Coś tam jest, no. Czytasz? Co ty? Żeby wyczyścić. Przecież to jest, zobacz. Ale jest zobacz. Żarty mocno. I takie złote ma prześwity. Bardziej srebrne. A nie, złote, bo to jest mosiężne, nie? Piękny. Łóżko jest. Piękny stary. Który to już w tym roku? To twoje. To jest drugi. Drugi. Pyk. I pyk. Pyk. I gratuluję. Dziękuję. I szukamy dalej. Szukamy dalej. Ja wytargałem z ziemi taki oto jakiś tam hak. A Ewelinka... Co to jest? Nie wiem. Kawał złomu. Kawałek złomu. Kawałek miecza. Miecza. No miecza to daleko. Tutaj bliżej miecza, zobacz. Możemy przespawać. Ciach. Ciach, 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 ciach. A tym razem moneta, ale nie widzę nic. Nieczytelna. Ugryzł ją ząb czasu. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. O, spadła jeszcze tutaj. Co to jest?
Nie wiem. Nie same skarby, nie same monety i guziki człowiek kopie, ale i złom z gospodarstwa domowego również. Proszę, kochanie. Dziękuję. To dla ciebie. A korzystając z okazji, chciałabym zaprosić te osoby, które jeszcze nie widziały naszego filmiku, który nagraliśmy poprzednio. Oczywiście link znajdziecie tu powyżej, gdzie znalazłam skarb monet PRL-owskich. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Właśnie? Guzik, ale wiesz co, nie widzę dokładnie, co tu jest, bo nie dość, że jest wytarty, to jeszcze i ślepy jestem. Możemy chyba weź jeszcze raz. No, wiesz co, tak mi się wydaje, że to jest pruski urzędniczy. Te takie najbardziej pospolite, które występują w naszych terenach. Jaki duży? No duży, od jakiegoś płaszcza dużego, zimowego. Gdzieś ktoś zgubił, ale wiesz co, najważniejsze, że wokół tej karczmy coś tam wychodzi. Że te wyjazdy nie są na próżno. No i miejsce dobrze wybraliśmy. Co tak tam usilnie kopiesz za tymi krzakami? Co to jest? Gwiazda. To znalazłam tu. Gwiazda. Tu, no. A to? To. Tu obok. Tu obok. Przy tym drzewie, tu. A to są te? Nie wiem. Nożyki do tego. Do. A. Ojejku, jak to się nazywa? Patrz, do nożyka. Te końcówki. Ostrza do nożyka, no. No zobacz. No faktycznie. Może żebyś się nie skaleczyła. A nam akurat będzie potrzebne. Także weź. Bierę. Zobacz, jaki ładny, jaka ładna puszka aluminiowa. Przedwojenna. Z uchem. Z uchem, no. Zobacz, a jakie ładne ucha. Jakie są te, nawet jakieś bicia widziałem. Tu są gdzieś. Także zobacz. Jest karczma, są fanty, są naczynia. A koło tego naczynka, tak jakby fragment z maneczka. Zobacz, no tylko dupka przerdzewiała. Ale musiał to być przepiękny dzbanek i na pewno tutaj służył tej karczmie. Długo, długo. A na oko, na powrocie do samochodu, taki oto telewizor. W takiej gęstwinie, taki telewizor Philipsa. To jest niesamowite, ale w ogóle jaki tu jest śmietnik w tym lesie. Tu pełno folii, tu jest pełno śmieci rozsypanych, tam kolejny worek. Także kochanie, śmieci tu jest, a śmieci. A i jeszcze tutaj jest pełno butelek, a koło tego telewizora tam dwa takie oto prawuski. Zobacz, kochanie, jakie. Już dawno na grzybach nie byliśmy. No. Niesamowite. A zainteresował mnie ten telewizor, a tu dwa takie prawuski. Bracie czy nie bracie? Pewnie, że bracie. Będziemy suszarkę odpalać? No oczywiście. Do dwóch grzybów? Tak jest. Się rozglądam, może jeszcze coś będzie. Także dwa piękne prawuski. Ale nie mam noża. I zhejtują mnie znowu, że wyciągam z tym. Tyk. A jakie ładne. Dwa piękne, ładne prawuski. Ma zaliczony skarb. Trzy, kochanie. A trzy bo tu bejbuszek malutki. Ma zaliczony skarb i ma zaliczone grzybobranie. Grzybobranie. Kończymy swój drugi dzień poszukiwań przy starej karczmie. Jak sami widzieliście, było różnie. Było skarbowato, bo Ewelinka znalazła skarb monet perelowatych. Trochę monet różnych z innego okresu, trochę guzików. Był i telewizor, no i oczywiście też dużo złomu i przede wszystkim humoru. A najważniejsze, że razem. Razem. Dziękujemy Wam za obejrzenie filmiku. Zapraszamy do subskrypcji, do polajkowania i skomentowania. Do następnego. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych.
Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.